witam serdecznie widzów kanału Zielonego. Jestem dzisiaj w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku przy ulicy Zamkowej. Rozmawiam z panią kierownik Katarzyną Janicką. Przywiodły mnie tutaj takie dziwne jakieś treści, insynuacje, które gdzieś pojawiały się co jakiś czas w Kłobucku na temat pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które myślę, że wynikają w dużej mierze z niezrozumienia tego, po co istnieje ten ośrodek. I dzisiaj myślę, że jest czas na to, żebyśmy wyjaśnili sobie, żebyście Państwo mogli wiedzieć, w jaki sposób można tutaj załatwić sprawę, czym zajmuje się ośrodek, jakie ma kryteria, przynajmniej w tym krótkim czasie, jaki dzisiaj poświęcimy. Dzień dobry, pani kierownik. Tak jak już w wstępie powiedziałem, ludzie nie bardzo wiedzą, na czym polega praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie bardzo wiedzą, jak tutaj załatwia się sprawy, co się załatwia. Często spotyka się z takim, można się spotkać z taką opinią, że GOPS rozdaje pieniądze niekoniecznie tym, którzy powinni te pieniądze dostać. Jak to wygląda tak na co dzień? Na czym polega praca tutaj i czym się zajmujecie? Witam pana, witam wszystkich państwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku. Jest mi bardzo miło, że mogę państwu przedstawić, na czym polega praca w tutejszym ośrodku. Przyznaję, do ośrodka oczywiście może zgłosić się każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji, nie tylko finansowej, ale również życiowej. I każdy zostanie tutaj przyjęty, wysłuchany. Można też oczywiście zgłaszać tutaj różne problemy, które państwo zauważacie u osób niekoniecznie związanych z wami, u osób trzecich. Każda sprawa, która do nas zostaje zgłoszona, czy to telefonicznie, czy nawet anonimowo, czy też osobiście, każda sprawa jest rozpatrzona. Każda sprawa jest sprawdzona, każdy problem nie zostaje pominięty. Jeśli chodzi o pomoc, jaką tutaj udzielamy, czy świadczenia właściwie, bo to nie tylko pomoc, bo pomocą zajmuje się tylko Wydział Pomocy Społecznej. Natomiast u nas są też różne, też kolejne wydziały, z których są wypłacane świadczenia. Jest to między innymi Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Wydział Dodatków Mieszkaniowych i, tak jak wcześniej wspomniałam, Wydział Pomocy Społecznej. Pracujemy na ustawach jeszcze o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i też te problemy rozwiązujemy, czyli problem niebieskich kart, problem przyznawania asystentów rodziny i staramy się, tak jak powiedziałam wcześniej, aby każdy, kto tutaj dotrze, nie wyszedł z nierozwiązanym problemem. Jeśli chodzi o kryteria, znajdziecie je Państwo, ja mogę je Państwu przedstawić w tej chwili i co może też uczynię, ponieważ nie wszyscy Państwo wiecie, jakie są kryteria, ale kryteria w pomocy... Są już takie techniczne sprawy związane z poszczególnymi wydziałami, bo jeśli chodzi o Wydział Pomocy Społecznej, to kryterium jest tutaj 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 dla osoby w rodzinie i wtedy liczbę osób w rodzinie mnożymy przez tą kwotę. I albo zarobek dzielimy przez rodziny, jak wychodzi nam niższy, no to może... To jest oczywiście kwota netto, bo tu nie mówimy o kwotach brutto, tylko o kwotach netto. I to co pracownik dostaje w postaci pensji... Tak, czy emerytury, czy też rencista renty, bo są też na zasiłki z Urzędu Pracy, to są też niskie kwoty, więc jeśli jest to większa rodzina, to też oczywiście do pomocy się kwalifikuje. Ale nie tylko te rodziny się kwalifikują, bo jeśli jest choroba, jeśli widzimy rzeczywiście sytuacja, mimo tego, że gdzieś jest dochód przekraczający, ale jest widać to gołym okiem, że tam pomoc powinna być udzielona, taka pomoc zostaje udzielona po oczywiście przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Natomiast jeśli chodzi o inne wydziały, o Wydział Świadczeń Rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny. No w Wydziale Świadczeń Rodzinnych jest kryterium 574 zł na osobę. Natomiast w Funduszu Alimentacyjnym 664 zł na osobę. Dodatki mieszkaniowe rządzą się swoimi prawami, więc jeśli Państwo chcecie bliżej przyjrzeć się, jak można, na jakich warunkach można uzyskać określoną pomoc,
proszę wejść na www.gobsklobuc.pl i wtedy tam można zapoznać się bardzo dokładnie z kryteriami. Można pobrać również wnioski, a jeśli to jest niewystarczające, to zawsze Państwu tutaj służymy radą i pomocą. Przynajmniej mnie nigdy nie zdarzyło się, abym odmówiła rozmowy z ktokolwiek by tutaj nie dotarł. Czy tak powtórzmy jeszcze raz, www.gobsklobuck.pl. Tam tak. Są kryteria, wszystko co dotyczy tego, co wszystkich tutaj załatwić, jaką pomoc można tak. uzyskać. Może. Z tym, że no tak czy siak później i tak trzeba się tutaj pofatygować na miejsce, tak. żeby przedstawić swój problem i oczekiwania. Z tego co mi wiadomo, oprócz tej pomocy takiej dla tych osób, które mają pracę i zarabiają niewielkie może pieniądze na swoje utrzymanie, jest też możliwość pomocy dla tych, którzy chcą jakąś działalność otwierać, coś robić, żeby jednak swój ten poziom życia poprawić, bo pamiętam, że takie programy przez GOPS też przychodziły. To znaczy tak, realizowaliśmy od 2008 roku do końca 2014 roku. Zdania unijnego. Tak, oczywiście to był program Jestem Aktywny, projekt Jestem Aktywny o takiej nazwie. I tutaj szereg osób w tym programie uczestniczyło. W ubiegłym roku mieliśmy po raz pierwszy możliwość, aby te osoby skierować na staż bądź zawrzeć umowę z pracodawcami, umowę o pracę. Co będzie dalej ze środkami unijnymi? Na razie nikt tego nie potrafi powiedzieć, ponieważ no, to się wszystko u nas przeciąga w naszym kraju. Ja nie mówię, że u nas w GOPS-ie, bo my tutaj cały czas jesteśmy otwarci. Jutro też mamy spotkanie właśnie w tej sprawie, między innymi w sprawie środków unijnych, ale jeszcze nic dokładnie nie wiadomo. Jeśli to ruszy w trzeciej dekadzie, to będziemy zadowoleni. Czyli to będzie to nowe rozdanie, które tak, jest nowe, 2015 dokładnie, dopiero. Dokładnie. I tak naprawdę tych pieniędzy dość dużo podobno jest, ale tak naprawdę nie wiadomo ile, tak. ile trafi tak naprawdę na tą pomoc tego bezpośrednią, taką, która jest tutaj przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ja mogę teraz tylko tak wtrącając jeszcze powiedzieć tylko tyle, że jeśli tylko będę miał już jakąkolwiek wiedzę tutaj na temat takiej możliwej pomocy, to na pewno to znajdzie się na naszych stronach kanału Zielonego. Jeszcze może bym powiedziała słóweczko, ponieważ oprócz pomocy, którą udzielaliśmy do tego roku, w tym roku, w ubiegłym roku już zajmowaliśmy się ogólnopolską kartą dużej rodziny, z której też korzystało tutaj bodajże 60 rodzin. Natomiast w tym roku w porozumieniu z panem burmistrzem przygotowujemy samorządową kartę, czyli program dużej rodziny. Na tej podstawie będzie wydawana samorządowa karta dużej rodziny, gdzie będą zniżki typowo tutaj dla naszych mieszkańców. Tak. Typowo związanych z mieszkańcami naszej gminy. Myślę, że uda się to wprowadzić do końca lutego i cały czas do tego tutaj zmierzamy, aby to zafunkcjonowało już z początkiem marca. Tutaj mieliśmy okazję rozmawiać o również takim problemie jak ewentualność dopisania do karty dużej rodziny pomocy w przypadku opłat na przykład za wywóz odpadów naszych komunalnych, bo ta cena wzrosła ostatnio. I w rodzinach, które no, mają tych dzieci więcej, czyli powiedzmy czwórkę, piątkę, stanowi to już troszeczkę większe obciążenie. Ja od burmistrza na razie mogę powiedzieć nieoficjalnie, usłyszałem chęć przyjrzenia się tej sprawie mocno. Będę tego pilnował, żeby burmistrz przyjrzał się. Ja może odpowiem. Pani kierownik już też to potwierdza, więc jak gdyby jest szansa na to, że coś w tej sprawie się zadzieje. Ja już mogę na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, że po wstępnych uzgodnieniach z panem burmistrzem, to było dokładnie wczoraj. To świeża sprawa. Tak, już wiemy, że będziemy wprowadzać obniżki, jeśli chodzi o te odpady śmieciowe. To nie będzie dopłata ze strony GOPS-u. My tylko to umiemy w naszej karcie dużej rodziny, a to będzie z budżetu gminy dopłata. Ale z budżetu gminy, bo takie są zasady. Z tego co się dowiedziałem, obniżyć ceny nie można. Nie można. To będzie dopłata z budżetu, co zapłaci duża rodzina. Duża rodzina zapłaci o te 30% mniej
czyli 2 plus 1 to już jest duża rodzina. Trójka dzieci to już jest rodzina, obowiązuje karta dużej rodziny. Tak też będzie obowiązywała nasza samorządowa karta dużej rodziny, że 3 plus 1 będzie mogła skorzystać z tych ulg. Z tego, co rozmawiałam z panem burmistrzem, są to ulgi w kwestii właśnie śmieci i odpadów, w kwestii basenu i różnych zajęć na OSIR-ze. I również tutaj jeszcze rozmowy trwają z panią dyrektor MOK-u, gdzie też będą takie obniżki. I te obniżki są to 30-procentowe obniżki. To już mam uzgodnione w tej chwili z panem burmistrzem. Czyli około 70 groszy, jeżeli chodzi o opłatę śmieciową, to by wychodziło, no bo z 10-30 było to by wychodziło 70. 7 zł od osoby miesięcznie. Tak, i na każde dziecko jest taka obniżka. Jeśli nawet dziecko z... Dorosły członek rodziny, taki jednodzietny, będzie miał też taką obniżkę? No, tego, o tym żeśmy nie rozmawiali jeszcze, natomiast przewidujemy na razie tylko na dzieci. Bo tutaj no, takie założenia są, no, ale zawsze jest, może być kwestia dyskusji, jeśli będę miała sygnały tutaj od rodzin, że jest taka potrzeba, to będziemy dalej jeszcze z panem burmistrzem do momentu podjęcia uchwały, możemy to jeszcze oczywiście przedyskutować, dlatego bardzo bym prosiła o włączenie się też do dyskusji, po prostu o telefon do mnie, czy o rozmowę przy podejście tutaj do ośrodka, porozmawianie o tym. Można oczywiście telefonić, że nie ma żadnego problemu. Ja rozmawiałem z burmistrzem, gdzie było brane pod uwagę ewentualność takiego spotkania z przedstawicielami rodzin takich dużych. Jak najbardziej. Może warto byłoby tutaj zrobić jakieś takie odpowiednio przygotowane wcześniej spotkanie, gdzie można byłoby szeroko w mediach zaprosić przedstawicieli tych rodzin do kontaktu, może najpierw, bo trudno robić spotkanie, na które może nikt nie przyjść. Dokładnie, tylko mówię o kontakcie. Najpierw ten kontakt, żeby zaistniał, a później umówione byłoby spotkanie, gdzie można byłoby dopracować całość. Ja tutaj będę ze swojej strony burmistrza pod tym względem pilnował. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek tutaj pytania, to albo proszę w komentarzach pod tym artykułem, ewentualnie bezpośrednio do GOPS-u zadzwonić. Jeżeli Państwo wolicie do mnie, to można dzwonić również do kanału Zielonego na stronie. Jest mój numer, więc tutaj nie ma problemu, żeby się ze mną skontaktować. Jeszcze bym się chciał odnieść do jednej rzeczy, która nas tutaj mocno w Kłobucku na swój sposób może nie to już, że zbulwersowała, ale w jakiś stopniu troszeczkę powstała taka sytuacja niezbyt miła. Myśmy o tym rozmawiali. Chodzi mi o takie podejrzenia, że osoby nieuprawnione sięgają po pomoc GOPS-u. Jak to wygląda, bo tutaj chciałbym raz na zawsze ten temat w jakiś sposób tak może nie zamknąć, ale żeby go opisać, żeby to było jasne. Kto i tak naprawdę w jakich sytuacjach otrzymuje tę pomoc? Tak jak wcześniej powiedziałam panu i państwu, jeśli chodzi o to, o przyznawanie pomocy, nie ma innej możliwości. Za każdym razem jest składany wniosek, jest kontrolowana sytuacja dochodowa i są kontrolowane kryteria, na podstawie których przyznajemy pomoc. I ta rodzina czy osoba, która tutaj korzysta, musi to spełniać. Nie ma innej możliwości. No, a jeśli Państwo oczywiście powzięlibyście jakąkolwiek informację, że ktokolwiek niesłusznie pobiera, należy się z nami skontaktować, można się kontaktować anonimowo. My i tak tą sytuację sprawdzimy, bo ja nie twierdzę, my nie jesteśmy organem ścigania, więc to, co nam osoba przedstawia, takie dochody, jakie nam przedstawia, my musimy to przyjąć, bo nie mamy innej możliwości. Jeśli ktoś, ja tylko podaję przykład, ktoś pracuje, oczywiście nieoficjalnie, na czarno, tak się nazywa, na czarno, tak, my tego nie wiemy. My tego nie potrafimy skontrolować, bo tak powiedziałam, nie jesteśmy do tego organem upoważnionym. Dlatego też, jeśli taką informację byśmy powzięli, to my to sprawdzimy, ale musimy ją najpierw powziąć. I dlatego bardzo proszę, jeśli ktoś ma takie zastrzeżenia, tak jak powiedziałam, jeśli chce, proszę się kontaktować. Nigdy nie dociekamy, kto to robi. Jest to anonimowe zgłoszenie. My i tak sprawdzamy rodzinę bądź osobę, która jest takim podejrzeniem objęta. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to może zwrócić się oficjalnie. Oczywiście to byłoby najbardziej wskazane, ale... Do GOPS-u i w tym momencie zgodnie z KPA będzie miał zgodną odpowiedź i
sytuacja będzie zbadana dogłębnie na pewno i wszystko będzie wyjaśniane. Oczywiście nigdy nie ujawniamy żadnych danych osobowych, bo jest to niezgodne z ustawą o ustawie o ochronie danych osobowych, natomiast odpowiadamy, że sytuacja została rozpatrzona i że zostały podjęte odpowiednie kroki w danej sytuacji. Rozumiem. Tak już na podsumowanie, no, to jest nasza pierwsza rozmowa, pierwsze spotkanie, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję kontaktować się no częściej po prostu. Bardzo proszę. A tutaj takim ciekawym tematem może być to rozdanie nowe unijne, które się może pojawić tutaj w ośrodku. Oraz jeżeli będą jakiekolwiek potrzeby informacji Państwa przez GOPS o różnego rodzaju programach, które będą tutaj podejmowane, bo są programy te, które robimy tutaj na miejscu jako GOPS, a są takie, które zleca nam mówię w tym sensie jako strukturą tutaj gminy Warszawa i tu w tym momencie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pewne jakieś rzeczy musi wykonywać na zlecenie jak gdyby odgórne. Zatem często przez pewien czas idą pieniądze z Warszawy, a później jak się okazuje nie idą i to właśnie, trzeba to pokrywać z pieniędzy gminy, których za dużo nie ma. I to jest taka inna zupełnie jeszcze sytuacja z tym związana, bo wiem o tym z rozmowy z panią sekretarz. Rozmawialiśmy o sytuacji związanej też z ZAOS-em, gdzie były dopłaty, które później gmina musiała przejąć na siebie. I tak też bywa tutaj. Tutaj jest podobnie. Bo od asystentów rocznych, które zatrudnialiśmy z programu ministerstwa, no niestety od tego roku już nie ma pieniędzy na to, a asystenci są zostali, no bo muszą zostać, bo jeżeli mamy tutaj postanowienia sądu, że taki asystent musi rodzinę odwiedzać, więc nie ma innej możliwości. Także no, te zadania są najpierw realizowane częściowo przez państwo, później spadają tylko na oczywiście budżet gminy, co no, obciąża ten budżet na pewno. To powoduje, że zamiast zrobić kawałek chodnika, musimy zapłacić za urzędnika, tak sobie zrymowałem. Może już zamykając dzisiejszą rozmowę, ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję na następne, które będą bardziej może już takie techniczne, gdzie będziemy mogli przedstawić konkretne programy, które będą się tutaj pojawiać dla mieszkańców naszej gminy. Drodzy Państwo, jeżeli macie jakikolwiek problem, jeżeli cokolwiek się dzieje takiego, co no po prostu jest dla Was trudne, zgłaszajcie się tutaj. Oczywiście, myślę, bardzo prosimy. To jest otwarcie. Najlepiej w ten sposób. A jeżeli macie również wątpliwości co do pracy urzędu, to myślę, że również można je w ten czy inny sposób tutaj zgłosić, bo no zawsze może się zdarzyć sytuacja taka, że ktoś wykorzysta w ten czy inny sposób urząd i jakieś tam dofinansowanie czy inną pomoc uzyska, a będzie to nie do końca. To znaczy zgodnie z prawem zawsze musi być, natomiast my nie do końca jesteśmy świadomi. To sprawiedliwie, tak może powiedzmy. Bo ktoś, kto rzeczywiście pracuje w sposób nie do końca ujawniony, no może po prostu mieć dowody, ale one są niewykazane. No my ich nie uzyskamy, no bo nie ma takiej możliwości. Nie mamy takiej możliwości, jeśli, tak jak powiedziałam wcześniej, zgłaszajcie się. Zanim zakończymy, zapytam, no bo istnieje jeszcze taka rzecz jak możliwość już takiego sprawdzenia na miejscu, czyli tego wywiadu środowiskowego, tak, o którym żeśmy nie mówili. Ewentualnie w ten sposób, jak to działa po prostu. To znaczy, tak jak powiedziałam, że pomoc, którą przydzielamy tutaj z ustawy o pomocy społecznej, zawsze się każdorazowo opiera się na wywiadzie przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. Wywiady są również przeprowadzane dla niektórych form świadczeń ze świadczeń rodzinnych. Też to przeprowadzają na wniosek oczywiście pracownika świadczeń rodzinnych, nasi pracownicy socjalni. I tak jak mówię, no jest to kontrolowane, ale czasami no różnie bywa. Są tacy, niektórzy ludzie są tak sprytni, że potrafią to ukryć. Więc jeśli macie Państwo takie sygnały, tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo proszę o kontakt i byłabym nawet wdzięczna za taki kontakt, bo chciałabym obiektywnie spojrzeć tutaj na tą całą sytuację. Także bardzo Panu dziękuję. Ja się polecam oczywiście na przyszłość. Jestem otwarty na współpracę, bo chcę, żeby ta informacja, która wypływa i z urzędu, i z innych miejsc, to się nada jak największej liczby osób, żeby
po prostu pewne sytuacje rozwiązywać i wyjaśniać, jak tak. działa ten czy inny urząd, czy nawet już bezpośrednio w samym urzędzie ten czy inny program, bo tego jest dość dużo i warto to pokazywać, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Jak najbardziej. Zachęcam do kontaktu z GOMS-em. Oczywiście życzę wszystkim, żeby nie musieli, bo to, tak. to byłoby najlepsze, żebyśmy ale może jeszcze zapomnijmy, że nie wszystko, że w GOMS-ie to nie znaczy, że to jest upokarzające, ponieważ tak jak mówię, karta dużej rodziny to nie jest pomoc taka, która przysługuje osobom najuboższym, bo to wszystkim rodzinom, które mają dużo dzieci, mają sporo, od trójki wzwyż. No to tak, od dwójki wzwyż. Powyżej dwóch, tak, to już jest rodzina wielodzietna. Więc to jest żadne ubliżenie, że Państwo do nas przyjdziecie i skorzystacie. Chwała z tym wszystkim, którzy mają tą trójkę dzieci. Tak, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy byli się młodniejącym społeczeństwem, a nie starzejącym. Także zapraszam bardzo serdecznie, tak samo i świadczenia rodzinne. Przecież chcielibyśmy ich wypłacać jak najwięcej. Także wszystkich zapraszamy, czy do funduszu, czy do dodatków mieszkaniowych. Jeśli tylko macie taką potrzebę, jesteśmy otwarci. Bardzo dziękuję tutaj panu Maciejowi za umożliwienie przedstawienia nam tych form. Ja też dziękuję, że mogłem się tutaj znaleźć i mogliśmy porozmawiać. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.